Siemanko, w tych jakże pięknych okolicznościach przyrody, porozmawiamy sobie o tym piśmie. Myślę, że pozytywnym piśmie z policji. Czy policja mnie wzywa do czegoś? Nie. To ja napisałem do komendy głównej z prośbą, z pytaniem o interpretację przepisów i odpowiedź, taką jednoznaczną. Jaką kategorię prawa jazdy należy mieć, czy jakie uprawnienia należy mieć, żeby poruszać się tym właśnie pojazdem? No i jedziemy. Odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 maja bieżącego roku, informuję, że zgodnie z przepisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca. 1997 Prawo o ruchu drogowym oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 168 213 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu lub trzykołowych oraz czterokołowców. Pojazd homologowany według kategorii L6E jest to czterokołowiec lekki do kierowania, którym zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami uprawnia kategoria prawa jazdy AM lub wyższa. Do czterokołowca lekkiego nie ma natomiast zastosowania artykuł 133 ustęp 3 tejże ustawy, który dotyczy wyłącznie motoroweru. Omówmy sobie ten pierwszy akapit. To jest bardzo dobra wiadomość, bo spodziewałem się, że tutaj będzie napisane B1. Natomiast tutaj właśnie o, to dla, o tym dlaczego tam tutaj jest AM, a nie B1 jest w drugim akapicie, do którego zaraz przejdę. Natomiast tym pojazdem, Citroenem AMI może poruszać się nawet 14-latek posiadający prawo jazdy AM. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wyższą kategorię prawa jazdy, no to również jest uprawniony. Natomiast tym pojazdem nie może poruszać się osoba, która prawa jazdy czy jakiegoś Uprawnienia do kierowania pojazdami nie posiada. I o tym właśnie jest to ostatnie zdanie w tym pierwszym akapicie. Do czterokołowca lekkiego nie ma natomiast zastosowania artykułu 133 tejże ustawy, który dotyczy wyłącznie motoroweru, bo tam jest mowa właśnie w tym artykule o tym, że motorowerem można poruszać się bez prawa jazdy. Oczywiście osoby urodzone przed którymś tam rącznikiem, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie w przypadku Citroena Ami ten przepis się nie łapie, bo Citroen Ami nie jest motorowerem, tylko jest czterokołowcem lekkim. Także skuterek o pojemności do 50 cm o prędkości maksymalnej do 45 km na godzinę, no i też skutery elektryczne ograniczone do 45 km na godzinę będące motorowerami. Yy, mogą być prowadzone przez osoby nieposiadające prawa jazdy, pełnoletnie oczywiście osoby nieposiadające prawa jazdy. Natomiast yy, tak no to młodsze czy nastolatkowie muszą mieć prawo jazdy AM, czyli to samo, które uprawnia do prowadzenia Citroena yy, No i przejdźmy na kapit drugi. Odnosząc się do kwestii oceny parametrów technicznych opisanego pojazdu, należy wyjaśnić, że gospodarzem przepisów dotyczących homologacji pojazdów oraz ich dopuszczenia do ruchu, a tym samym organem właściwym do zajęcia merytorycznego stanowiska w tej sprawie jest minister infrastruktury. Należy jedynie nadmienić, i z punktu widzenia przepisów przywołanego załącznika nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, pojazd, o którym mowa w piśmie, w naszej ocenie, ocenie spełnia kryteria przewidziane dla czterokołowca lekkiego z zamkniętym przedziałem dla kierowcy i pasażerów. Homologowanego według kategorii l 6 m e myślnik B. Ponadto stoimy na stanowisku, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przepisami Unii Europejskiej a przepisami prawa krajowego, jak to ma miejsce w odniesieniu do masy własnej czterech lekkiego, pierwszeństwo powinny mieć przepisy prawa międzynarodowego. To ostatnie zdanie też mnie troszeczkę zdziwiło, ale tak po prostu jest. Czyli w tym przypadku, jeżeli mamy rozbieżność, i tutaj rozbieżność jest taka, że ja znalazłem przepis mówiący o tym, że czterokłowiec lekki według polskiej, polskich przepisów jest to pojazd, który waży maksymalnie 350 kg bez baterii i ma moc do 4 kW. Natomiast Citroen AMI waży 405 kg bez baterii i ma moc silnika 6 kW. Co za tym idzie? No, przekracza niby ten, ten polski przepis i dlatego ja w, w, znaczy pierwotnie Zakładałem, ale mówiłem właśnie, że nie jest to pewnik, czekam na to pismo. Ja zakładałem, że tym pojazdem Citroenem AMI może poruszać się 16-latek, czyli minimum 16-latek z prawej jazdy minimum B1. Okazuje się, że nie, że tutaj ma wyższość, jakby przepis unijny, europejski, który mówi, że czterokołowiec lekki, jeżeli dostaje kategorię L6, no to jest ten pojazd czterokołowcem lekkim może nim jechać osoba z prawem jazdy AM no i takie prawo jazdy, powtarzam, może uzyskać 14-latek także tym pojazdem, tym wyrobem samochodopodobnym bo nie jest to samochód, jest to pojazd podobny do samochodu może się poruszać 14-latek pamiętajcie, że... Yy, Stwierdzenie może tym jeździć osoba bez prawa jazdy, no jest błędne i to tutaj widzicie. Każdy z Was może wystąpić o taką interpretację. Myślę, że przed każdym sądem, w razie czego, gdybyście jechali takim pojazdem i jakiś policjant by się przyczepił, że jedziecie bez uprawnień albo z niewystarczającymi uprawnieniami, no to możecie pokazać, myślę, taki film i to już powinno de facto wystarczyć, bo tutaj widać i nazwiska i tak dalej, nawet moje nazwisko, dlatego ja tutaj nie kryję. Natomiast y, każdy z Was może wystąpić o, takie, y, o, takie, o taką interpretację indywidualnie. Aczkolwiek, proszę Was, nie zaśmiecajcie skrzynki u, y, w policji, w komendzie głównej. Y, no i macie. 30 maja wysłałem pytanie. Y, 5 czerwca otrzymałem odpowiedź na maila. Bajka. Także bardzo fajnie, bardzo sprawnie to działa. No i co? Ami ma za sobą. 1062 km. Ostatnio ma ze mną troszeczkę lżej. No, ale yy, będzie wymagało powoli czyszczenia. Nie ma dramatu. Nie jest źle. Naprawdę jest ok. Natomiast już tutaj, no tutaj będzie do umycia. I przez to, że on nie jest jakiś tam super szczelny w 100% i ma szczeliny różnego rodzaju, no to. Wymaga też po prostu przelecenia jakimiś chusteczkami do kokpitu. Także no nie ma tragedii, ale no, wymaga, widzę, tak co, co tysiąc kilometrów po prostu uwagi. No i za trzy tygodnie wycieczka do Warszawy. Na razie jestem na etapie planowania. Mam nadzieję, że... Albo w środę, chyba w środę za tydzień, pokażę wam, pokażę wam pierwsze plany, co wymyśliłem. Prawdopodobnie jeszcze te plany ulegną drobnej modyfikacji. Natomiast, no co, zrobimy tysiaka na strzała, tak naprawdę, bo pojadę sobie 500 km w jedną stronę do Warszawy i 500 w drugą w przeciągu tam tak naprawdę 2,5 dnia. No także będzie co jechać, także podwoimy ten, ten przebieg na pewno. No i zobaczymy, jak Ami się spisze. Także oglądajcie, obserwujcie. Bardzo się cieszę z tej wiadomości, naprawdę bardzo, bo to też ułatwia parę spraw tutaj w Polsce. No i wiele osób, które się wahały, bo nie wiedziały, czy, czy ich dzieciaki mogą tym jeździć, no to mogą. Także róbcie kategorię AM. No i sprawdźcie takie prezenty swoim dzieciakom. Pozdrawiam na razie.